To teraz temat, od którego nie da się uciec. Korupcja w polskiej piłce. Do tej pory skazano 344 osoby. Na tej liście widnieje Pana nazwisko jako osoby, która dobrowolnie poddała się karze. Ja zapytam wprost. Czy żałuje Pan, że wziął udział w ustawianiu meczów? Nie wiem, to wszystko zależy od tego, co uważa się za ustawianie. Przecież ja nie chodziłem i nie dawałem pieniędzy, bo nigdy do tego się nie przyznałem i nie przyznam. I nic takiego nigdy nie powiedziałem ani w prokuraturze, ani w sądzie. A to, że wiedziałem, co się dzieje, to mówiłem to wprost. No. I hmm. mówię to w tej chwili tak samo, że korupcja w polskiej piłce nie zaczęła funkcjonować, powiedzmy, od tam lat y, 2003, 4, tam czy 5, coś takiego, no, czy, czy, no chyba o te lata mniej więcej chodziło dużo wcześniej, dużo, dużo wcześniej. No tak, I wszyscy od, od, ludzie na samej od 1 lipca 2003 roku jest to uznawane jako, jako przestępstwo, tak? Bo wtedy dopiero w kodeksie na karnym znalazło wcześniej się tego nie Wcześniej uznano? nie było takiego zapisu w kodeksie karnym, prawda? Aha. Czyli od 1 lipca 2003 no, roku można mówić o przekupstwie spotowym. Nie o tym po prostu jak się pisze chyba niektórzy. Na to wychodzi. Od 11 lat jest to traktowane jako no, przestępstwo. Traktowane było nie, kiedyś było to traktowane jako normalność, a po prostu w pewnym momencie uznano, że jest jednak będziemy to traktować jako przestępstwo. No, bzdura dla mnie też również totalna. No, też szyte to grubymi nićmi. jest To jest ciekawe, kto, to, kto tym kręcił, kto to układał, i z jakiego powodu no. No tak, żałuję tego, że po prostu nie zostałem na dłużej, albo nie od, od razu, jak wróciłem i skończyłem pracę z reprezentacją, to nie szukałem y, gdzieś miejsca znowu za granicą i Aha, czyli żałuje pan nie wejścia byłoby, do świtu w ogóle, tak? Podjęcia pracy nie, w świcie. To nie, to nie chodziło o świt. Świt to, był, to, to, to było małe piwo, które nic nie znaczyło. Ale za Świt przy, do, za świt przy, pasażu, przy największej to, libacji, y, jak, 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 jakie, jakie się toczyły. Ale to za tu za Nie świt, chodzi ale... o libacje alkoholowe, tylko o libacje te, o, których, o które pan spytał. Tak, chodziło tu o świt. Chociaż tam jeździli niektórzy tacy. Nie przypuszczałem do, 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 do Wrocławia, do prokuratury i nadawali, po prostu nadawali, i na zasadzie takich no, i pomówień, i donosów po prostu zostałem tam skierowany do tego, aby, aby za mną ktoś tam łaził, chodził i szukał w całym dziury. Ja mogłem tak samo zrobić, bo ja zostałem poinformowany o tym, że niektórych ludzi. Pytają mnie już w prokuraturze. O mnie. I mogłem pojechać tam tak samo o 6 rano czy o 7, żeby nikt mnie nie widział. Tak jak wielu to robiło. I wtedy nie byłoby wyroku? I w ogóle nic by nie było, mhm. bo bym powiedział tak samo jeszcze więcej niż oni. I by była cisina tak zwana. Natomiast wyrok jest. 9 października został pan skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Dodatkowo grzywna w wysokości 64... Tysięcy złotych ponad, a także dwuletni zakaz wykonywania zawodu trenera. Jak pan Nie ocenia, było jak... takiego wyroku zakaz wykonywania zawodu. No dobrze, są dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat i, no tak. i ta wysoka grzywna, 64 tysiące złotych. Jak pan ocenia ten, ten wyrok? To jest surowy, zbyt surowy, czy w ogóle nie Ja chciałem być? po prostu już zakończyć ten temat, bo już raz że po wypadku, który miałem i z którego wyszedłem cudem w ogóle z życiem. Hmm, nie byłem w stanie się stawiać na rozprawach. W każdej chwili to groziło no, takimi nieciekawymi konsekwencjami w trakcie rozprawy. Ja chciałem to po prostu zakończyć i chcę to zakończyć jak najszybciej i wrócić do zawodu. Ja nie muszę. W Polsce nie muszą ci, którzy nie mogą na mnie patrzeć, którzy mnie, przepraszam, podpalali, jeździli i wiem kto. I to ważni ludzie jeździli. Ważni ludzie. To w sądzie, jak pojechałem, raz jedyny praktycznie do, do Wrocławia, to powiedziałem sędzinie i prokuratorom wróćcie do tych ludzi, którzy przyjeżdżali do was w różnych godzinach, ale najczęściej wtedy, bo oni się nie chcieli pokazać i nikt nie wiedział z mediów, że oni podjeżdżają i oni nadawali na każdego, aby tylko się wypróć i aby tylko podać ileś yy, ciekawych kąsków i Powiedziałem, weźcie się za nich, bo to są właściwi ludzie, którzy kręcili grube lody w, tej całej, w tych całych strukturach. Mówi pan, A są to znaczące nazwiska. Mówi pan, że wie kto na pana nadawał. W książce pada jedno nie. nazwisko takiej osoby. Pan pisze wprost o tym, że był to Krzysztof Dmoszyński. Rozumiem, że takich osób było dużo więcej. Więcej, oczywiście, że tak. Zna pan ich nazwiska? Znam. Ma pan do nich pretensje? Rozmawiał pan z nimi na ten temat? Nie, ja nawet nie chcę z nimi rozmawiać, bo... Yy, wielokrotnie było tak, że ja pomagałem. To tu yy, nikt się nie ma prawa obrazić, bo to jest w protokołach, yy, po prostu do których miał dostęp mój adwokat. Ja to sobie po prostu dokładnie zczytał. Także wiem, kto to był, kto nadawał i co robił, co mówił nawet. A oprócz tego od prokuratorów wiem dokładnie, bo mi oni z kolei przekazali to. Pan y, mówi, że podkreśla, że dobrowolnie poddał się karze, żeby zakończyć ten temat. Dobrowolnie. I przez chwilę powiedział pan, że nie przyznaje się, nie przyznał się do niczego przed sądem, tak? Natomiast ja tutaj chciałbym przytoczyć jeszcze słowa sędziny, która, która czytając. Uzasadnienie wyroku powiedziała coś zupełnie odwrotnego. Sędzina Elżbieta Sztenc w uzasadnieniu wyroku mówiła, ustalono ponad wszelką wątpliwość, że oskarżony popełnił zarzucane mu czyny, przyznał się do zarzutów i wyraził skruchę, ale umniejszał swoją rolę. Zebrany materiał wskazuje, że było inaczej. Oskarżony miał świadomość, że działał niezgodnie z prawem. To jak to jest? To przyznał się pan i wyraził skruchę czy nie? To są, to są Ja to znaczy, są... przyznać się musiałem do tego, żeby to było, żeby zakończyć sprawę. Sam na ławie. Spytałem mojego adwokata, mówię, słuchaj, co oni chcą ode mnie? Co ja mam powiedzieć? On mówi, Janusz to musisz powiedzieć, że tak, że się przyznajesz. No. Ja mówię, no ale ja przyznaję się, ale nie do wszystkiego, bo tam są bzdury, kompletne bzdury. No. Tak samo. No ale y, tu nie ma tego co roztrząsać, bo wyrok jest uprawomocniony i do tego nikt apelacji nie wnosił ani strona moja, ani tamta. W związku z tym to nie jest już istotne, a powtarzam jeszcze raz. Ja nie prowadziłem tego tematu drobnego, który miał miejsce nawet w świcie. a świt był kopciuszkiem w ogóle w tej całej rozprawie, w tej całej grzech, nie liczącą się. Muszką latającą sobie wśród dzikich owadów, które w każdej chwili go mogły pożreć. Świt był nieznaczącą muszką w grupie dużych dzikich owadów. W ogóle do Natomiast... stołu nie był dopuszczany tego pokerowego, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast przy tym e, piłkarskim pokerze siedzieli ludzie, którzy w tej chwili działają w polskiej piłce i nie, nie wszyscy mają wyroki, nie wszyscy są skazani, nie wszyscy nawet usłyszeli zarzuty. Pojeździli i donosili. E, czy pana to irytuje ta sytuacja? Jeszcze raz powtarzam. Mhm. Jeździli i donosili na innych po to, żeby własną dupę ochronić. Wie pan o wielu osobach, które dawniej ustawiały mecze, e, natomiast nie miały zarzutów, nie miały wyroków, a dzisiaj działają w polskiej piłce, w PZPN-ie albo na przykład w Ekstraklasie? Tak. To ile, ile jest takich osób, na przykład, o których Pan słyszał? 10, to 50, 200? Umówmy się w ten sposób. Po yy, krótkim wywiadzie w yy, Polska The Times, gdzie powiedziałem o tym, że są tacy ludzie i są tacy ludzie, którzy są jeszcze w PZP, nie? Yy, zaraz zostałem zaatakowany przez PZPN i z próbą zastraszenia i powołany na Wydział Dyscypliny. Gdzie chciano się natychmiast dowiedzieć ode mnie y, tych nazwisk? Rozumiem, że żadnego pan nie zdradził nazwiskiem. Nie, bo ja powiedziałem, że ja nie jestem dochodzeniowo śledczym, żebym ja im mówił, kto to był. Niech sami po prostu znajdą. Mają Wydział Dyscypliny, mają różne komórki, takie, y, które działały i działają. Mają dostęp przecież jakiś większy, mniejszy do prokuratury, i niech tam szukają, a oprócz tego sami działają. Niech ludzi wzywają, przesłuchują. To wszystko idzie powoli, bardzo powoli. To wszystko idzie tak, żeby za dużo nie wyszło na jaw. Wiele osób odwróciło się od Pana w związku z tym wyrokiem? Ja powiem, jedno, jak kto się chce odwracać, jak się odwraca. Przecież ja mam tak samo tylną część ciała i też mogę wypiąć się na kogoś, i, no i co z tego, że się odwróci? No. Powiem szczerze, że ludzie z, z tak zwanych bardzo wysokich półek, ile razy do kogokolwiek zadzwonię, tyle razy odbierają, a smrodziarze tak zwani, którzy jeździli tam, tak gdzie powiedziałem, i nadawali, aby chronić się samego albo swój układ, no to wiadomo, że oni wtedy nie chcą za bardzo spojrzeć komuś w oczy, no bo wiedzą, że. Druga strona jest poinformowana dobrze na, te, na ich temat. Pan otwarcie mówi o tym, że wierzy, że powróci do trenowania, że dostanie, Ale dostanie to ja takie. Nie, nie to, że wierzę, bo powtarzam jeszcze raz. Ja nie mam sądowego zakazu uprawiania. Yy, swojego zawodu. No nie dobrze, mam. inaczej. Jest Pan zawieszony na 4 lata przez Wydział Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej. To jest kara z 2012 roku, która jeszcze... Te... To mogę rozumie? powiedzieć, Ca... że to idioci po prostu zrobili. Pan ponieważ jeszcze nie miał w wyroku, 2010 tak? po pierwsze ja nie miałem żadnego wyroku, no, nie miał a skazywać ja powiedziałem, czy wy jesteście świętą inkwizycją, że możecie że kogo chcecie, jak chcecie odsuwać od pracy? Ja wiem, że nie pasowałem niektórym ludziom. To ja wprost mówiłem. Ale w 2010 roku, powtórzę to jeszcze raz, w maju prezes Grzesiu Lato dostał od prokuratury i sądu we Wrocławiu pismo oficjalne, że są uchylone wszystkie środki zapobiegawcze. Między innymi właśnie zakaz pracy, wykonywania zawodu, itd., itd. No więc powtarzam jeszcze raz, na jakiej zasadzie to było robione? Wtedy, kiedy napisaliśmy z adwokatem specjalne pismo, aby poinformować związek, że skierujemy sprawę do sądu cywilnego. Zostało to ukryte w PZPN-ie, ukryte, schowane specjalnie, nie wiem do której szuflady, gdzie to leży. W Sejmie to się nazywała zamrażarka marszałkowska, a teraz czy oni mają zamrażarkę, to nawet nie wiem, ale chyba do czego innego ta zamrażarka służy. No dobrze, a czy ma Pan sygnały, że jakiś polski klub byłby zainteresowany Pana zatrudnieniem w przyszłym roku? A czy ja powiedziałem, że ja chcę w Polsce pracować? Rozważa Pan opcję wyjazdu zagranicznego, tak? Dawniej pracował Pan w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Syrii bierze Pan pod uwagę taki kierunek? Stronę arabską każdą biorę pod uwagę ze względu na to, że tam czuję się po prostu bardzo dobrze wśród tych ludzi. A jeżeli będzie e, ktoś chciał czegoś się nauczyć, jeśli chodzi o e, właściwe granie w piłkę nożną, nie kopanie nieudolne piłki, tylko właściwe granie, no to wtedy możemy rozmawiać również i w Polsce. Czy Pana stan zdrowia, bo wiadomo, że jest Pan po bardzo, bardzo ciężkim, poważnym wypadku, e, pozwoli na to, żeby podjąć taką pracę w roli trenera za granicą? Ja miałem już takie oferty, tylko że to było dosłownie zaraz po drugiej operacji. No, musiałem zrezygnować. No, nie wiem, jakbym, jakim cudem bym zszedł ze strapu samolotowego. E, ale e, teraz. E, jest trochę lepiej, jeśli chodzi o poruszanie się. Natomiast jeśli chodzi o myślenie, to to jest właściwa y, siła trenerska, a nie to, że będzie biegał szybciej od zawodników po boisku i kopał lepiej piłkę od nich, bo jakby tak było, to on by grał, a nie, a nie jakiś tam misio-jogi. No. Także jeśli chodzi o te sprawy, o doświadczenie, o y, umiejętności nawet przekazu, czy motywacji, to yy dałbym sobie swobodnie radę. Obojętnie w jakiej stronie świata, w Polsce tym bardziej. Pełen optymizmu i nadziei, chęci do pracy. Janusz Wójcik, były trener piłkarskiej reprezentacji Polski, był moim gościem w programie Sektor Gości. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.